Witam Was, drodzy widzowie, w pierwszym historycznym odcinku nowego programu, programu robionego przez ekipę Retrospekcji, nadawanego z mojego pokoju, gdyż to właśnie tak będzie wyglądać. Morda kazał mi tutaj drobne korekty zrobić, więc programu, który powstał dla Was i przez Was, bo to Wy daliście nam impuls i pomysł, jak ten program powinien wyglądać, więc masz babo placek. A ten program to jedenastka Staszka. Shazam! To intro jest najgorsze. Jedenastka Staszka to będzie 11 powodów, które Was zachęcą lub zniechęcą do danego filmu. Dzisiaj zaczynam od takiej pozytywnej jedenastki, a nią będzie polski film Karbala. Jest to polski film wojenny, a na naszym rodzimym rynku filmowym nieczęsto możemy oglądać takie produkcje, jak to się wiąże z kinem militarnym, kinem wojennym. Jest ono nacechowane efektami pirotechnicznymi, efektami specjalnymi, trudnymi scenami, więc skoro jest to polskie kino wojenne, powinniśmy to ocenić i docenić. 2. Mamy ostatnio kurewski problem z wielkimi nacjami Arabusów szturmującymi naszą piękną Europę, więc temat przedstawiony w filmie jest nadzwyczaj aktualny. 3. W tym momencie jest to już kawałek naszej historii, gdyż byli tam nasi żołnierze i to nasi żołnierze przelewali tam krew, więc jesteśmy im to winni, żeby obejrzeć tą historię i wszystkim dookoła ją poopowiadać, gdyż los oprzeć się z nimi naprawdę wyjątkowo brutalnie. 4. Reżyseria. Bardzo sprawna. Jest to film tego gościa o Lynchu. Lynchu nie widziałem, a słyszałem, że jest bardzo fajny. W topa. 5. Topa. Bartłomiej Topa. Jego zajebista kreacja. A wyobraźcie sobie, że kurwa zaczynał od roli jakiegoś pieprzonego buraka Zenka w jakimś piziszowym serialu, a teraz jest jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Polsce i swoją klasę, którą udowodnił chociażby w Domie Złym czy Drogówce, potwierdza po raz kolejny. 6. Zdjęcia Arka Tomiaka. Ten skurwiel gra na banjo lepiej niż mało kto i według mnie razem z Krzysiem Ptakiem jest najlepszym operatorem działającym na terenie naszego kraju. 7. Cała obsada. Zarówno Polacy, jak i tubylcy byli bardzo dobrze dobrani, a to znaczy, że ludzie od castingu odpierdolili kawał dobrej roboty. 8. Klimat. Ten film się kurwa po prostu ogląda. Czujemy się, jakbyśmy byli na jednej z ciemnych uliczek Karbali. 9. Nie ma prawie tam w ogóle bab, a jak już coś, to biegają zakryte, więc jest to kurwa kino dla prawdziwych facetów, chociaż kobietom też się podoba. 10. Dostajemy tu coś innego niż zazwyczaj serwują nam Amerykanie, ale jednak trzymające się zasad gatunku. 11. To ja wam kurwa mówię, że film jest fajny. Czy potrzebujecie jeszcze jakiegoś powodu? Come on!